Dzień dobry, mam na imię Michał i razem z Małgosią mam zaszczyt prowadzić dzisiejszą galę jubileuszową Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie. Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa dla społeczności szkolnej. Pokazuje, że to, kim dzisiaj jesteśmy i jacy jesteśmy, w co wierzymy, jest kształtowane od kilkudziesięciu lat. Bo przecież nie ma przyszłości bez przeszłości. Września 1952 roku. W końcu idę do szkoły. Pierwszej szkoły wybudowanej w hucie. Nie mogę się doczekać. Gdy o świcie będzie wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia w czystym życie, ile daje nowa huta w każdy dzień. W tym roku obchodzimy jubileusz, 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie. Jest to pierwsza szkoła, która powstała w Nowej Hucie. Pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 52 roku. Patronem naszej szkoły jest Wojciech Bogusławski, jest to twórca Teatru Polskiego, dlatego nasz jubileusz nie mógł znaleźć lepszego miejsca jak właśnie w Teatrze Ludowym. Nasz spektakl jest musicalem, który nosi tytuł O Nowej to Hucie Piosenka. W czasie spektaklu występują aktorzy, oczywiście nasi uczniowie, ale także i emerytowani nauczyciele. Szkoła to nie tylko budynek, to nie tylko ściany, ale także przede wszystkim ludzie. To my wypełniamy naszą szkołę, to są uczniowie, to są nauczyciele, to są rodzice i pracownicy administracji i obsługi. Oni tworzą tu klimat całej szkoły i bardzo cieszymy się, jesteśmy dumni z tego, że możemy dalej tutaj kształtować osobowości młodzieży. Mamy wspaniałą młodzież, rewelacyjną powiedziałabym. Są to uczniowie bardzo twórczy, z pasją. Właściwie to oni nadają rytm tej szkole. Razem stwórzmy własny świat. Są gdy zapala się, tysiące marzeń budzi mnie, a każdy z nich rozmiewa setką bał. Maluje nimi własny dom, nikt mi nie broni. Od połowy kwietnia w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida gościmy dwóch artystów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Marek Szczęsny prezentuje malarstwo i Izydor Borys rzeźbę. Marek Szczęsny przez wiele lat był kuratorem pleneru sztuki, pleneru plastycznego poświęconego bitwie pod Grunwaldem. Jego wystawa prezentuje zapis działań, jakie podejmował właśnie na tych plenerach. Ta myśl, która mi towarzyszyła, to znalezienie tej barwy i tego modelunku, który pochodzi ze średniowiecza, czyli jest kolorem rozumianym inaczej, bez tego napływu
mody, impresjonizmu, tylko, że tak powiem, wynikłego z historii, z układu herbów i sposobu sygnalizacji kolorem tego, do kogo dany rycerz, sprzęt i tak dalej przynależy. Marek Szczęsny prezentuje swoje prace w galerii z sektora sztuki Ośrodka Kultury Norwida, natomiast rzeźbę możemy zobaczyć w Artzanie. Jesteśmy w Artzanie Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Otworzyliśmy właśnie nową wystawę rzeźby Izydora Borysa zatytułowaną Gesty i symbole. Jest to wystawa, której długo u nas nie było. Mam na myśli tradycyjną rzeźbę. Rzeźbę wykonaną w ceramice, ale również rzeźbę żywiczną. Na wystawie pokazuję kilkanaście prac ceramicznych, abstrakcyjnych oraz prac przedstawiających postać człowieka. Tytuł mojej wystawy mówi o kondycji ludzkiej poprzez właśnie sylwetkę człowieka ukazaną w różnych sytuacjach, w różnych gestach oraz prace ceramiczne, które przemawiają do widza bardziej językiem abstrakcji.